Dzień dobry, to jest program Fact Life. Witam widzów Faktu i Onetu. Jan Kwietniewski, witam i zapraszam. A naszym dzisiejszym gościem jest pani Marta Lempart, aktywistka, liderka strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon Hołownia odsuwa w czasie pracę nad projektami ustaw dotyczącymi aborcji. Czuje się pani, nie wiem, zdradzona przez koalicję 15 października, bo te prawa kobiet, dostęp do legalnej aborcji był na sztandarach tych ugrupowań, które teraz dzierżą władzę w naszym kraju. No, poczułam w pewnym momencie, że mamy bardzo groźnych przeciwników, czyli tę koalicję egzotyczną PiS, Konfederację i Trzecia Droga, która teraz widać było, że w prezydium Sejmu zdecydowała, czyli Konfederacja i Trzecia Droga, o przesunięciu projektów i bardzo słabych sojuszników. Znaczy przed chwilę tak myślałam i stąd no, to mnie taki trochę rozpaczliwy apel do Donalda Tuska, żeby może trochę zrobił jednak porządek z panem marszałkiem, żeby on przestał się już po prostu tak zachowywać. Teraz jest trochę lepiej, natomiast rzeczywiście był to moment kryzysu. No, teraz mamy jasność, czyli widzimy, że jest po jednej stronie koalicja, która po prostu realizuje żądanie społeczne, 70% ludzi w Polsce chce legalnej aborcji, 92% wyborców w koalicji rządzącej, i druga, czyli to jest Lewica i Koalicja Obywatelska, i po drugiej stronie jest Trzecia Droga, PiS i Konfederacja, więc przez chwilę rzeczywiście to już był takim dla nas chyba wszystkich krytyczny moment, kiedy wydawało nam się, że koalicja 15 października oddała całą władzę i całą narrację i wszystkie decyzje zwolennikowi zakazu aborcji, jakim jest Szymon Hołownia. Na szczęście to się zmieniło, przede wszystkim wystąpienie Donalda Tuska, który wprost powiedział, że nie potrzeba projektu zakazu aborcji z 93 roku, który przyniosło do Sejmu Polskę 1993, w sensie, no niby 2050, no ale to jest Polska 1993, bo są zakazy sprzed 30 lat, że wyrok, tak zwany wyrok Trybunału wcale nie był wyrokiem, był podjęty w nieprawidłowym składzie. O tym było wielokrotnie mówione, czyli że można na poziomie egzekutywy szpitali, Ministerstwa Zdrowia, prokuratury egzekwować prawo to z 93 roku, co do którego właśnie pan Szymon Hołownia opowiada, że trzeba je uchwalić ponownie. Nie, nie trzeba. Trzeba uchwalić ustawę o legalizacji i dekryminalizacji. Także tak jak jeszcze w zeszłym tygodniu powiedziałem, że tak, że czuję się bardzo źle tym, że zwolennicy zakazu aborcji tak naprawdę mają główny głos, jeżeli chodzi o sprawy kobiet po tych wyborach, w których kobiety wygrały wybory. Tak po tym, co się działo w zeszłym tygodniu, kiedy no, pan marszałek został sam z tym swoim pomysłem zakazywania w Polsce aborcji i zrobiło się już no, wyraźne, no, wyraźnie muszę było zobaczyć, o co chodzi, czy to zmierza. No to zdecydowanie się czuję lepiej. Znaczy to, że nie udało się panu marszałkowi przekonać opinii publicznej, że my chcemy niemożliwego. My chcemy, żeby rozpoczęły się prace w komisjach. Mówimy o prawie z 93 roku, w czasów, kiedy nie było pigułki aborcyjnej. Czyli mamy do napisania, do skompilowania, do opracowania Sejma, do opracowania ustawy regulującej rzeczywistość aborcyjną, która nie była regulowana na 30 lat. A Szymon Hołownia... Pani spodziewa się, że Donald Tusk w takim razie pójdzie do marszałka Hołowni i potrząśnie nim, mówiąc tak bardzo mocno kolokwialnie. Ja myślę, że on już zrobił to w piątek. Na to się umawialiśmy, nasze zadania były inne, mówiliśmy, że to będzie wyglądało inaczej, no bo przede wszystkim już nawet pomijając kwestię, tutaj pan marszałek Hołownia mówił, że nie było niespodzianką podejście trzeciej drogi do kwestii aborcji, ale przede wszystkim miało nie być sejmowej zamrażarki, a tutaj na to wychodzi, że te daty procedowania niektórych ustaw są rzeczywiście zmieniane. Ja myślę, że Donald Tusk już to zrobił, tym swoim wystąpieniem w piątkowym, właśnie mówiąc o tym, że to jest pizna podaj fotomontaż, to, że Trzecia Droga kradnie nazwę ustawa ratunkowa. Ustawa ratunkowa to jest ustawa dekryminalizacji, nie jest nią ustawa wprowadzająca zakaz, od którego też umierały osoby i będą umierać. Więc myślę, że to już się wydarzyło, tak, i cieszę się, że to się wydarzyło. Myślę, że my miałyśmy bardzo trudny moment, bardzo dużo trudnych momentów po tych wyborach, kiedy mówiłyśmy, że no właśnie, nie może być marszałkiem Sejmu ktoś, kto chowa na 70 dni do zamrażarki projekty, które mu się nie podobają. I nie jest argumentem to, że będzie trudno je uchwalić, gdyby to była i że może być wetowane, bo gdyby to była prawda, to Sejm musiałby przestać pracować do sierpnia 2025. Ten argument pada tylko od zwolenników zakazu aborcji i tylko w sprawie aborcji, ten argument weta. To i mówię o samowej zamrażarce, nie o nie kierowaniu ustaw do procedowania, tylko tego, że marszałek Hołownia nawet nie nadał numer ustawą Lewicy. Nie może być marszałkiem Sejmu ktoś, kto kłamie, że ustawa podjęta w wyniku wykonania decyzji referendalnej nie podlega pod prezydenckie weto. Jedyną ustawą, która nie podlega pod prezydenckie weto, jest ustawa budżetowa. No nie możemy mieć marszałka Sejmu, który w sprawach tego, co stanowi konstytucja, w sprawach ustrojowych wprowadza opinię publiczną w błąd, tak bardzo wielką obsesję na punkcie tego zakazu aborcji.
nie może być marszałkiem Sejmu ktoś, kto mówi, że te wszystkie wybory, te całe wybory, ta cała mobilizacja, to nasza potworna praca, żeby się pozbyć tamtego rządu, to stanie w kolejkach do trzeciej w nocy w komisjach. 75% ludzi, którzy poszli do wyborów, że to nie jest demokracja. Bo Szymon Hołownia gra w taką grę, że demokracja przedstawicielska, sejmowa, gdzie jest to demokracja niebezpośrednia, to w ogóle nie jest demokracja. To jest jakieś nie wiadomo co. Demokracją jedyną formą jest referendum popierane przez 16%. 75% głosujących w wyborach, 16% za referendum, demokracja bezpośrednia, demokracja pośrednia. Nie może być marszałkiem Sejmu ktoś, kto podważa rolę Sejmu jako organu demokratycznego, który jest organem przedstawicielskim, który wszyscy wybieramy. Takim wysiłkiem. Marszałek Hołownia. Myślę, że Donald Tusk wreszcie musiał to przyjąć do wiadomości, że to naprawdę wygląda coraz gorzej. I myślę, że też ta historyjka o tym, że trzecia droga odejdzie z koalicji rządzącej, że już się chyba też nikt nie nabiera na to, że na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe rzuci tymi wszystkimi stanowiskami ministerialnymi, wiceministerialnymi i różnymi innymi i uniesie się honorem i będzie po prostu w tym Sejmie nie wiadomo czym, czy opozycją, czy koalicją rządzącą. Myślę, lider Polski 2050. To jest przekłuta, to straszenie, bo to oni się powinni bać, że Donald Tusk ich wyrzuci z koalicji w tym momencie, a nie, że nie Donald Tusk, że oni odejdą. Lider Polski 2050 mówił w sprawie aborcji tak, trzeba spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro nie wyrządzić więcej zła. Rozumiem, że pani zdaniem nie ma tutaj miejsca na tę cierpliwość i ten spokój, no bo pan marszałek Hołownia mówi, że te projekty będą procedowane tylko później. Później, za 2050, no ja wiem, to mam nawet w nazwie, 2050, ale pan marszałek skłonął tyle razy od wyborów, że uwierzę 11 kwietnia. Pouczali nas już panowie różni na temat spokoju, znaczy dla mnie tak, znaczy ktoś kto kłamie co do tego, że chociażby, że po referendum nie może być weto, ktoś kto kłamie w takiej sprawie, ktoś kto opowiada takie rzeczy o Sejmie, że to nie jest organ demokratyczny, ktoś kto kłamie, że w wyniku zakazu z 93 roku nie umierały osoby, że zaczęły umierać dopiero w 2020, to nie może być marszałkiem Sejmu, w sensie nie możemy pozwalać na coś takiego, to jest obraźliwe dla wszystkich ludzi, którzy głosowali, zwłaszcza to podważanie roli Sejmu i mówię, nie, Sejm to jest nic takiego, wybory to są w ogóle, to jest nieważne, więc nie wierzę, zobaczymy co będzie. Pouczanie nas, żeby mogli być spokojni, żeby byliśmy bardzo spokojni i bardzo cierpliwi. Zwrócę uwagę, że po wyborach my się w ogóle nie odzywałyśmy w kwestii tych naszych postulatów, dając czas tej formującej się koalicji. Kampanię na rzecz zakazu aborcji publiczną rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz, publicznie szantażując Donalda Tuska co do tego, co ma być w umowie koalicyjnej. My milczałyśmy wtedy. Oni zaczęli kampanię na rzecz zakazu aborcji, która cały czas trwa, więc tak, można dawać czas ludziom na robienie dobrych rzeczy, nie wolno dawać czasu ani sekundy złym ludziom na robienie złych rzeczy, a mamy do czynienia z kampanią na rzecz wprowadzenia w Polsce zakazu aborcji na stałe, czyli ze scenariuszem irlandzkim wprowadzenia zakazu i pisania go do konstytucji, do tego zmierzają Hołownia i Kosiniak-Kamysz i tyle, i temu się trzeba przeciwstawiać. A to teraz pani to... Jeszcze powiem o tym spokoju, bo ten argument z tym spokojem. Kto się zachowuje teraz histerycznie? Kto się miota, konferencji, obraża, wyzywa mnie od hejterek? Ja obrywałam za to, żeby ten kraj był teraz demokratyczny, żebyśmy mieli demokratyczny rząd. A pan mi mówi, no to te wszystkie te konferencje, to, że jest takim tchórzem, że nie jest w stanie, zawsze sam wychodził na konferencję, ale teraz jak wychodzi na konferencję o aborcji, jest otoczony posłankami ze swojego ugrupowania. To jest obrzydliwe zachowanie naprawdę. Jeszcze współczuję tym kobietom i też dziewczyny, słuchajcie, jest moment, w którym trzeba powiedzieć nie takiemu szefowi. Pouczanie mnie, ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński mówił, że on bardzo prosi, żeby popierać i nie przeszkadzać. I to jest dokładnie to. No nie da się mnie przekonać, żeby popierać i nie przeszkadzać. To jest obraźliwe, w tym jest pogarda, arogancja, nieliczenie się ze zdaniem obywateli, uciszanie. No myślę, że wszyscy wiemy, jak skończył Jarosław Kaczyński. To jest bardzo duży błąd ze strony marszałka Hołowni, że próbuje... No skończył tak, że już nie ma władzy w Polsce. Myśli pani, że wygląda na kwestię dotyczącą aborcji? Prezes Prawa i Sprawiedliwości 10%, już Prawa i Sprawiedliwości nie ma władzy w Polsce? Nie ma. 10% poparcia, które straciło Prawo i Sprawiedliwość, to było stracone poparcie w 2020 roku w wyniku z procesami dotyczącymi aborcji. Zresztą analitycy po prawej stronie bardzo mocno wskazują na to, że aborcja zaszkodziła PiS-owi i doprowadziła do tego, że przegrali wybory. No tak się kończy odwracanie się tyłem do obywatelek i obywateli. Tak się to kończy.
Chciałbym teraz Panią zapytać o słowa posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która na Twitterze, odpowiadając Panu Marszałkowi Hołowni na te słowa, o których rozmawialiśmy, napisała, żeby w... No tu pada mocno niecenzuralne słowo, można powiedzieć, że to jest takie mocniejsza wersja słowa spadał. I teraz pytanie, czy Pani podpisałaby się pod takim przekazem, czy to są te emocje, które teraz ma Pani ochotę wykrzyczeć politykom? No nie, właśnie zupełnie nie. No, Danuta Kuroń napisała taki dobry tekst o tym, że słowo na W to jest program polityczny i ja się tego trzymam, bo to w czasie protestów rzeczywiście to była ta emocja wspólna, która niosła. Nie, ja teraz patrzę na to z dużym spokojem. My bardzo długo czekałyśmy na moment, w którym Szymon Hołownia pokaże, kim jest, że jest osobą nadużywającą władzy, że nad niczym nie panuje, że jego emocje w kwestii praw kobiet są tak silne, że nie jest w stanie w ogóle jakoś normalnie prowadzić tych swoich prac jako marszałek. Więc nie, ja teraz mam taką dużą satysfakcję i dużo takiego spokoju w sobie, bo w sytuacji, w której wiemy już jasno, kto jest przeciwnikiem i kto jest sojusznikiem, czyli tak, jawnie już teraz Szymon Hołownia jest zwolennikiem zakazu aborcji i jest w koalicji z PiS-em i z Konfederacją, ale za to mamy dużo lepszych sojuszników od zeszłego tygodnia, czyli Koalicję Obywatelską i Lewicę. Ten podział jest czymś, co mi daje spokój, bo po prostu mamy jasną sytuację. No bo pan może kłamać, że tam jemu zależy, on chce dobrze, on by chciał dobrze. No, ten scenariusz bohaterski, w którym Trzecia Droga razem z Konfederacją broni nas przed Trzecią Drogą, Konfederacją, PiS-em, żeby Trzecia Droga i Konfederacja i PiS nie uwaliły ustaw aborcyjnych, więc Trzecia Droga podejmuje te wszystkie wysiłki, no to rozwiązywanie problemów, które się samemu stworzyło, no już było za komuny. Tylko w takim razie pytanie, dlaczego Polacy nie zagłosowali inaczej w wyborach 15 października, nie wybrali i nie dali takiej większości takim, na przykład Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, które wprost mówiły, że będą za aborcją do 12 tygodnia, żeby tak, dwa czynniki. Dwa czynniki. Jedno to była prośba Donalda Tuska i wiemy, że tak było. W momencie, kiedy Trzecia Droga tak szorowała pod mnie, że groziło spadnięcie pod próg, Donald Tusk apelował, żeby głosować też na Lewicę i na Trzecią Drogę, więc pomógł im, no moim zdaniem właśnie, niestety za bardzo, zresztą znam tę historię, że ludzie nawet w rodzinach się dzielili, kto na kogo głosuje, żeby jednak tej trzeciej drodze, chociaż jeden był przypadek. Druga, która się zadziała, ludzie nabrali się na kłamstwo, szczególnie Szymona Hołowni, że jest demokratą, że on szanuje obywateli, że on się będzie liczył ze zdaniem obywateli. 84% teraz mówi, że zorganizujemy referendum, no to jest najwyższa forma. Znaczy, ale to nie jest najwyższa forma. 16% ludzi jest za referendum i Szymon Hołownia wie, że 16% ludzi jest za referendum, a 75% ludzi głosuje w wyborach i chce, żeby ustawy uchwalał Sejm. Kompletnie go to nie obchodzi. Kompletnie go nie obchodzi, że 84% jego wyborczych wyborców chce legalizacji normalnej, drogą ustawą legalizacji aborcji. Więc myślę, że ludzie na to się nabrali, czyli na mówienie... Ja jestem, znaczy nie zwolennikiem zakazu, bo jakby zwolennika zakazu aborcji też poznajmy po tym, że nie wymówi tego słowa, będzie kłamał, że to jest coś innego, jakiś kompromis, konsensus, coś, słowa zakaz nie wymówi nigdy. No więc Szymon Hołownia był za zwolennikiem zakazu, natomiast no, takie stwarzał wrażenie, że to nie szkodzi, bo on się będzie liczył ze zdaniem ludzi. Zamrażarka, przesuwanie, blokowanie, histerie na samą myśl, że mają być prace nad aborcją prowadzone w komisjach, bo mówimy o pracy w komisji, o rozpoczęciu pracy w komisji, to jest minimum, które nam się należy, żeby można było zacząć pracę w komisjach. Więc na to się ludzie nabrali i myślę, że już się nie nabiorą i myślę, że bardzo dobrze, że teraz są właśnie wybory samorządowe i że pan Hołownia położył temat aborcji na stole w wyborach samorządowych, no bo to jest wskazówka, na kogo głosować, na kogo nie, skoro obietnice o słuchaniu obywatelek, obywateli w przypadku Trzeciej Drogi są kompletnie bez znaczenia, trzeba myśleć w wyborach samorządowych, jak się głosuje. Z kolei politycy Trzeciej Drogi polegają szkoły i szpitale. Obywateli to jest właśnie oddanie im władzy, żeby zdecydowali w referendum. Ale obywatele uważają, że 16% obywateli tak uważa, 75% obywateli uważa inaczej. Panowie z Trzeciej Drogi mają obowiązek to uszanować, że tylko 16% ludzi chce referendum. 75% ludzi chce demokracji przedstawicielskiej takiej, jaką mamy i chce ustawy. No ale panowie ignorują to całkowicie, bo prawo do swojego, więc to nie jest słuchanie obywateli. I tak jak mówię, pod samorządem są szkoły i część szpitali. Pani Agnieszka z Częstochowy zmarła w szpitalu właśnie podlegającym pod samorząd, więc wybierając w wyborach samorządowych, skoro Szymon głównie wywołał ten temat, proszę bardzo, patrzmy na to, na kogo głosujemy także tam, bo to nie jest tak, że to nie jest o tym, to jest też o tym. A widząc nadużywanie władzy przez marszałka Hołownię w celu tego, żeby było jak najgorzej cały czas, jeżeli chodzi o sytuację kobiet w zakresie praw reprodukcyjnych, tego samego trzeba się spodziewać lokalnie po wyborach samorządowych, jeżeli chodzi o reprezentację Trzeciej Drogi.
My o kwestii referendum zapytaliśmy też przechodniów. W Warszawie rozmawiał z przechodniami reporter Faktu Aleksander Wojak. Posłuchajmy teraz proszę, jak oceniają pomysł Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pytamy panie na temat referendum w sprawie aborcji. Chciałabym powiedzieć, że uważam, że aborcja i ciało kobiece powinno zdecydowanie należeć do kobiet. Ja bardzo popieram ten kompromis aborcyjny, który był w Polsce do tej pory, zanim jakby został on naruszony. Pytamy kobiety, co sądzą na temat referendum w sprawie aborcji. Ja nie popieram. Popiera pani? Nie. Sądzi pani, w sensie, że prawo... Żeby referendum było zrobione, oczywiście, żeby mogły kobiety same zdecydować, aczkolwiek ja aborcji nie popieram. No w takim razie, jakie byłoby najlepsze rozwiązanie? Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie? Nie wiem, przeprowadzenie normalnej ustawy, która umożliwia kobietom przerywanie ciąży do 14 tygodnia życia. I co pani na to? Bo tutaj głównie wybrałem takie fragmenty, takie wypowiedzi, żeby pokazać, że no Polacy nie są jednomyślni w tym. To też nie jest tak, że... Nie, no 16% jest za referendum, tak. Ja nie jestem jak Hołownia, nie będę ignorować wyniku. 16% jest ludzi za referendum, 24% wyborców trzeciej drogi, to prawda. Natomiast 65% wyborców wyborczych trzeciej drogi jest za normalną ustawą, mimo tej propagandy, którą sączą liderzy. No i 80% ponad ludzi w Polsce jest za ustawą, a nie za referendum. Wiem, że są różne głosy, i widzimy, że ta kampania działa. Znaczy kampania kłamania, że zakaz to jest kompromis, czyli usuwania tego słowa całkowicie, rzeczywiście się toczy i my widzimy... Dlaczego ten kompromis aborcyjny jest zakazem aborcji, pani zdaniem? Jest dopuszczalna, znaczy, byłaby według tego... Ale ja nie rozumiem, w sensie nie ma takiego stanu prawnego jak kompromis. Aborcja może być legalna albo zakazana. Jeżeli mówimy o stanie prawnym, to wprowadzanie słowa, które służy temu, żeby kłamać, że to nie jest zakaz, a to jest wyłączny cel, czyli wyłącznym celem zwolenników zakazu jest nieużywanie słowa zakaz, bo wiadomo, że nikt go nie chce. Więc wymyślili sobie słowo kompromis i kłamią, że to jest jakieś coś pośrodku. Nie, to nie jest pośrodku, to jest zakaz aborcji, który w Polsce jest tylko i na Malcie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kraje członkowskie Unii Europejskiej. Więc nie, to nie jest żaden środek, to nie jest jakiś standard. Standardem jest aborcja legalna dostępna do 12 tygodnia na żądanie i potem w tych wyjątkowych przypadkach. Oczywiście, że to jest tak, że ta kampania będzie się toczyła, czyli będziemy słyszeć słowo kompromis zamiast słowa zakaz, pewnie, że tak, ale potem poznajemy zwolenników zakazu, jeżeli chodzi przynajmniej o polityków. Będziemy bardzo dużo słyszeć o referendum. Ja widzę, że ta historia o tym, że ono jest odporne na weto, cały czas wraca. No i to jest normalna walka polityczna, tak? Natomiast no i tak jest lepiej, bo wiemy przynajmniej już teraz, jest jasno są określone stanowiska, i chyba już nikt się nie nabiera na to, że Szymon Hołownia chce, przesuwa te, blokuje, zamraża, no w ogóle te różne ruchy wykonuje, dlatego że chce dobrze. I to mnie cieszy. Wydaje mi się, że jeżeli byłoby referendum, no to kwestia jest tego, że po stronie zwolenników zakazu są gigantyczne pieniądze, czyli wszystkie organizacje fundamentalistyczne z całego świata, Kościół katolicki, Ordo Iuris, Opus Dei, a po drugiej stronie są aktywiści i aktywistki. To jest model, który jest w bardzo wielu krajach, czyli w krajach, w których konserwatyści, zwolennicy zakazu widzą, że tracą pole i że za chwilę będą mieli legalizację, a są bardzo najczęściej zamożni, mają możliwość zdobywania środków, to oni nawołują do referendum, a organizacje feministyczne muszą się przed tym bronić, bo wiadomo, że my tych pieniędzy będziemy mieli coraz mniej na kampanię referendalną. Premier Tusk ostatnio na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej mówił, zaproponował pewne rozwiązanie, mianowicie, że w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straciłby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pytanie, czy pani zdaniem to jest to rozwiązanie, które może teraz obniżyć emocje w temacie aborcji, czy to jest po prostu mydlenie oczu ze strony premiera Tuska? Jak pani to odbiera? Ja uważam, że emocje w temacie aborcji ma wyłącznie Szymon Hołownia. W sensie on, wiem, że on kłamie, że jest jakiś spór, że to są jakieś emocje. Nie, emocje ma on. My jesteśmy, jakby my robimy swoje, startujemy z europejską inicjatywą obywatelską. No wie pani, są też emocje po drugiej stronie, Europie. Jak mam posłankę Marię Żukowską, która pisze, żeby... No ale to mówimy o politykach. Mówimy o politykach, natomiast kreowanie takiego fałszywego obrazu, że jest jakiś spór i jakieś... To wszystko służy temu, żeby właśnie tutaj udawać, że to się coś złego dzieje. Nie wydaje mi się, że to było... Natomiast wracając do pytania, uważam, że tak, że to jest był jeden z naszych postulatów, dlatego że bardzo dużo jest rzeczy w naszym systemie, tego, co mogą zrobić resorty, tego, co mogą zrobić właśnie instytucje nadzorujące szpitale, bo trzeba też pamiętać o tym, że my toczymy walkę polityczną o to, żeby Polska była świecka i żeby kobiety były ludźmi, ale to się dzieje, wszystko się dzieje teraz, tak? Czyli ktoś może umrzeć jutro i nie możemy tracić tego z oczu, czyli wszystko, co jest robione, że ja bardzo cenię panią ministrę Leszczynę, bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie, takimi bardzo zdecydowanymi decyzjami. Jestem pewna, że no, jakby Donatus też nie powiedziałby tego bez
też rozmów z resortem zdrowia. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Szpitale są od tego, żeby świadczyć, żeby udzielać świadczeń medycznych. Nie może być tak, że nie udzielają ich z jakiegokolwiek powodu. I powinny być konsekwencje tego, bo samo nie może nic nie znaczy. Jak będą konsekwencje, będą finansowe konsekwencje, zobaczymy, jak to będzie z tym sumieniem wtedy u tych lekarzy i u tych dyrektorów szpitali, jak to wtedy się będzie toczyło. Uważam, że to jest bardzo dobre i tak jak mówię, myśmy to postulowały, że proszę bardzo, możecie sobie robić tak, że odmawiać świadczeń medycznych zupełnie bezpodstawnie, ale nie możecie być wtedy państwo, dostawać państwowych pieniędzy. Więc to jest bardzo dobry ruch, bo tak jak mówię, to może uratować komuś życie jutro, nie? Czyli takie, to się wydaje małe i to się może wydawać też trudne i że to będzie różnie działało w różnych miejscach, ale to jest bardzo ważne, bo to komuś może uratować życie jutro. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Marta Lempart, aktywistka, liderka strajku kobiet. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A teraz będziemy mówić o osobie, która od lat jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego życia publicznego. Jeszcze do niedawna cieszył się opinią znakomitego biznesmena. Ostatnie lata spowodowały jednak, że dla niektórych stał się synonimem biznesowej klęski. Janusz Palikot odwiedził Fakt i nie gryzł się w język. Co pan już stracił przez te wszystkie swoje problemy obecne? No, wie pan, najwięcej to straciłem wiarygodności i to ciągle się muszę tłumaczyć. To jest jakby pewien problem. Oczywiście... Ale chodzi mi bardziej o nieruchomości, które... No, dom w Kazimierzu, mieszkanie w Warszawie. Ile on kosztował, ten dom? 6, 7, 8 milionów. Firma mi jest winna, moja firma manufaktura jest winna mi 28 milionów złotych. Czyli a po co tyle... pan kupował w ogóle ten dom? Podobno pan go kupił w lutym zeszłego roku i to... po kilku miesiącach komornik zajął panu. No wie pan co, bo tam, to jest tak, że ja umowę na zakup tego domu podpisałem 3 lata wcześniej. Natomiast doszło do skutku zamknięcia w związku z tym, że został uruchomiony kredyt na zakup tego domu w jednym z banków. To została transakcja zamknięta tam powiedzmy 2 lata temu, niespełna 2 lata temu, ale sama transakcja była jakby przegadana ponad 3 lata temu w zupełnie innej sytuacji. A gdzie pan teraz mieszka? W Lublinie. Tam też jest ryzyko, że ten dom zostanie panu zajęty? Też go zabezpieczyłem tym domem jedną z pożyczek dla manufaktury. To jest właśnie między innymi jedna ze składowych tej kwoty, blisko 30 milionów, które teoretycznie należą mi się od spółki i nie jest pewne, czy je w ogóle odzyskam. Cała rozmowa z Januszem Palikotem jest dostępna na fakt.pl i na kanale Faktu w serwisie YouTube. Serdecznie zapraszam. A teraz jeszcze cofniemy się trochę w czasie do dzisiejszego poranka, ponieważ w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Duda chciał pokazać jedność w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Politycy spotkali się tuż przed wylotem do Waszyngtonu. Już jutro spotkanie Donalda Tuska i Andrzeja Dudy z prezydentem USA. Już niedługo prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk właśnie będą z wizytą w Stanach Zjednoczonych, będą się widzieli z prezydentem Joe Bidenem. Chciałbym zapytać, czy ma pan pewne oczekiwania względem tej wizyty? Ja przede wszystkim mam nadzieję, że to będzie okazja do tego właśnie, żeby podtrzymać tą realną gotowość Stanów Zjednoczonych do stałej obecności w Europie, bo doskonale wiemy, że wewnętrzne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i po stronie republikańskiej, i także w części Partii Demokratycznej, ta gotowość do kontynuowania wsparcia silnej obecności USA w NATO jest różna, więc konieczne jest to, żeby cały czas uświadamiać Amerykanom, jak ważne jest to, żeby oni byli tutaj obecni, bo są gwarantem bezpieczeństwa i tak naprawdę ten silny sojusz transatlantycki, europejsko-amerykański, jest tym, co daje nam pewną gwarancję bezpieczeństwa. Nie stuprocentową, my też musimy się sami umieć obronić. I to jest druga część zadania. Jedną są Stany Zjednoczone, drugą jest Europa. Część państw europejskich w tej chwili już bardzo mocne sygnały wysyła, że chciałoby znaleźć jakiś sposób nowego resetu z Rosją, zwłaszcza z Niemiec to słychać. To jest też potężne zadanie dla polskiej dyplomacji, żeby temu zapobiec. Zbliża się długo wyczekiwana wizyta prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie z Joe Bidenem. 25 lat obecności Polski w NATO. Co pana zdaniem przyniesie ta wizyta? No to jest bardzo ważna wizyta, bo ona jest precedensowa. Ponieważ nigdy w historii, nie przypominam sobie tego, prezydent i premier jakiegokolwiek kraju, nie mówimy o Polsce, razem reprezentują kraj i razem będą mieli jedno stanowisko i pewną
interpretację wspólną. To jest wspaniałe, to będzie ogromnie pozytywnie odebrane przez cały świat. Czego się spodziewam? Wczoraj pan prezydent Biden miał wystąpienie. Wystąpienie, które byśmy nazywali w naszym kontekście orędziem. I on powiedział jasno. Wsparcie dla Ukrainy, wsparcie dla Europy, silne NATO. I wydaje mi się, że o tym będzie głównie rozmawiał pan prezydent i pan premier. Potwierdzenia naszego stanowiska, które sprowadza się do tego, że należy niezmiennie umacniać wschodnią flankę NATO, tudzież zdawać sobie sprawę, że rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie. Czy Pakt Północnoatlantycki rośnie w siłę? Z jednej strony mamy 25-lecie Polski w NATO, z drugiej strony dopiero co Szwecja dołączyła do paktu. No bezwzględnie rośnie w siłę, potencjał też rośnie. Natomiast chodzi o to, żeby politykom odpowiedzialną, nakierowaną na obronę przeciwko Rosji, która, jak pamiętamy, została uznana na szczycie NATO w Madrycie jako podstawowe, fundamentalne zagrożenie dla sojuszu, żeby tutaj okazać stanowczość i to stanowczość zarówno polityczną, jak i taką funkcjonalną. Potencjał gospodarczy, potencjał militarny NATO jest nieporównywalny z Rosją. Natomiast Rosja pozwala sobie na to, na co sobie pozwala, na obecny stan wojny hybrydowej z praktycznie każdym już państwem NATO, dlatego że nie widzi stosownej stanowczości, a niestety także w różnych sprawach i jedności w stanowczości tychże państw NATO. A w Sejmie z politykami rozmawiał reporter Faktu Aleksander Wojak. Na koniec jeszcze zanim się z Państwem pożegnam, chciałbym tylko oczywiście polecić dzisiejsze wydanie Faktu, ponieważ już piszemy o jutrzejszej wizycie prezydenta Dudy i premiera Tuska w Waszyngtonie. A dziś w programie Fact Life to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia.